Cześć, tutaj Rafał z kanału Na Motocyklu. Marka Oggio specjalizuje się w produkcji bagażu, również na motocykle. W swojej kolekcji ma serię No Drag. Są to plecaki motocyklowe, które są przeznaczone na motocykle sportowe i motocykle typu naked. W tej kolekcji mają trzy modele. Mach 1, Mach 3 i Mach 5. Pozornie te plecaki wyglądają tak samo, jednak są między nimi pewne różnice, o których w dzisiejszym materiale. Zacznijmy od podstawowego modelu z serii No Drag Mach 1. Pojemność tego plecaka wynosi około 22 litrów. Skorupa zewnętrzna została wykonana z tworzywa sztucznego i pokryta odpornym na ścieranie materiałem poliestrowym. Skorupa jest dość sztywna i nie odkształca się nawet przy wyższych prędkościach. Plecak został wyposażony w zapięcie na klatce piersiowej, które jest regulowane na wysokość, i w niezbyt szeroki pas biodrowy, który w każdym momencie możemy zdemontować. W środku znajdziemy jedną wielką komorę, a na pokrywie miejsce na hydrobak, miejsce na laptopa do 15 cali i mały organizer. Jeżeli oczekujecie od plecaka motocyklowego czegoś więcej, to warto przyjrzeć się modelowi wyższemu, Mach 3. Ten model ma pojemność 22 litrów. Skorupa zewnętrzna też została wykonana z tworzywa sztucznego, ale znajdziemy na niej wstawki z materiału poliestrowego, które są wykończone odblaskiem. Plecak posiada zapięcie na klatce piersiowej, które jest regulowane na wysokość. Szerszy w porównaniu z modelem podstawowym pas biodrowy, który możemy zdemontować. Kieszeń zewnętrzną, która jest wyłożona miękkim materiałem. Dwie gąbki, które poprawiają przepływ powietrza między plecami motocyklisty a plecakiem. Praktyczny uchwyt do przenoszenia kasku i lewe ramię odpinane, które ułatwia zakładanie i ściąganie tego plecaka w odzieży motocyklowej. W środku znajdziemy komorę, która jest wykończona estetycznie czerwonym materiałem, a po bokach posiada ona dwa uchwyty na buty. Na klapie mamy dużo bardziej rozbudowany organizer w porównaniu z modelem poprzednim, miejsce na laptopa do 15 cali i miejsce na hydrobak. Tak się prezentują właściwości tego modelu. Zobaczmy zatem, co ma do zaproponowania model najwyższy, Mach 5. Najwyższy model z serii No Drag Mach 5 ma regulowaną pojemność. W podstawowej konfiguracji mamy pojemność około 16 litrów, a po rozszerzeniu pojemność dochodzi do około 24 litrów. Skorupa tego plecaka została wykonana z tworzywa sztucznego, który przypomina strukturą karbon. Po lewej i prawej stronie mamy wstawki poliestrowe, które są wykończone odblaskiem. Od wewnętrznej strony ten plecak przypomina model Mach 3. Mamy tutaj zapięcie na klatce piersiowej, które jest regulowane na wysokość, pas biodrowy wypinany, gąbki dla poprawy komfortu, zewnętrzna kieszeń, uchwyt do przenoszenia kasku i odpinane lewe ramię. Natomiast Oggio wyposażyło ten model dodatkowo w saszetkę, która została tutaj zamontowana na pasie biodrowym. Wnętrze najwyższego modelu Mach 5 przypomina wnętrze poprzednika. Mamy tutaj komorę, która jest wyścielona czerwonym materiałem i znajdziemy tutaj dwa uchwyty na buty. Ale ten plecak ma dodatkowe rozwiązania. Jest praktyczny pokrowiec na dodatkowy wizjer. Mamy siatkę, która ułatwia uporządkowanie bagażu. Najbardziej rozbudowany z całej serii organizer. Miejsce na laptopa do 15 cali i miejsce na hydrobak. Tak się prezentuje model najwyższy, Mach 5. Gdybym ja miał wybierać, pewnie wahałbym się pomiędzy Mach 3 a Mach 5, dlatego że oferują te plecaki ciekawe rozwiązania, które ułatwiają życie motocyklistom. A Wy, który byście wybrali? Piszcie w komentarzach, pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!